Piąta Republika. W dziele o duchu praw Montesquieu już napisał: w społeczeństwie są trzy władze: ustanawiająca prawo, wykonująca prawo i sądząca tych, którzy prawu uchybiają. Każdy człowiek, który ma władzę, lubi jej nadużywać. Dlatego trzeba oddzielić władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Prawo ustanawiają parlamentarzyści. Prawo wykonuje rząd, a naruszenia prawa osądzają sędziowie. It is complete independence that we want. I have a dream. Gdy świat się wali. Wstęp. Pod koniec II wojny światowej Francją rządzi generał de Gaulle. Października 1946 roku referendum zatwierdza nową konstytucję niewielką przewagą głosów. Rodzi się Czwarta Republika. Po wyborach w Zgromadzeniu Narodowym zasiada 618 deputowanych, w tym 183 komunistów. Partia komunistyczna zbiera owoce długiej walki w ruchu oporu. Staje się największą grupą parlamentarną. Głosy podzieliły się dość równo na trzy największe partie, co utrudnia rządzenie Francją. Zarówno na lewicy, jak i na prawicy trudno uzyskać większość, nawet wchodząc w sojusz z inną dużą partią. Zgromadzenie Narodowe jest wybierane przez naród w wyborach powszechnych. W pośredni więc sposób naród wybiera Radę Republiki. Oba te gremia wybierają prezydenta Republiki, który formuje rząd. W zgromadzeniu byli chrześcijańscy demokraci, komuniści i socjaliści. Żadna z tych partii nie miała większości. Żeby utworzyć rząd, trzeba było się dogadać z małymi partiami. Stąd słabość rządów Czwartej Republiki. Musiały być wielopartyjne i nie mogły liczyć na wsparcie większości parlamentarnej. Przyjrzyjmy się, jak do tego doszło. Kolejność wydarzeń. Po zakończeniu II wojny światowej zaczęły się trudne lata powojenne. 26 grudnia 1945 roku frank został zdewaluowany o 66% w stosunku do dolara i funta. Stało się tak na skutek wstrząsów gospodarczych, których Francja doświadczyła podczas wojny. Dwa dni później rząd musi przywrócić kartki na chleb. To powoduje nagły wzrost jego spożycia. Import zboża nie jest w stanie temu zaradzić. Trudna sytuacja utrzymuje się jeszcze przez wiele lat. Reglamentacji podlegają paliwa i artykuły pierwszej potrzeby. Czerwca 1947 roku Amerykanie uruchamiają plan Marshalla, którego celem jest wsparcie gospodarek państw Europy Zachodniej. Francuski przemysł powoli się odradza, ale Francja ma kłopoty nie tylko gospodarcze. Po II wojnie światowej zaczyna się proces dekolonizacji. W 1945 roku buntuje się Wietnam pod przywództwem Ho Chi Minha. Rok później wojna ogarnia całe Indochiny i trwać będzie 7 lat.
7 maja 1954 roku w Dien Bien Phu Francuzi ponoszą druzgocącą porażkę. To pierwsza wielka porażka kolonialna europejskiego mocarstwa. Zwyciężył rozum i pokój. 21 lipca 1954 roku na konferencji genewskiej nowy premier Pierre Mendès France podpisuje umowy kończące definitywnie wojnę w Indochinach i dzielące Wietnam na dwie części – komunistyczną północ i liberalne południe. Ale to nie koniec dekolonizacji. Zaraz potem wojna ogarnia Algierię. Czym była Algieria? Terytorium skolonizowanym przez Francję w 1830 roku. To nie kolonia, lecz departament. Wojna wybucha za Czwartej Republiki. Przypomnę, że ministrem spraw wewnętrznych, który do zaprowadzenia porządku posłał Gwardię Republikańską, czyli odpowiednika dzisiejszych policyjnych oddziałów specjalnych, był François Mitterrand. 1 listopada 1954 roku w całej Algierii dochodzi do zamachów terrorystycznych. Jest wiele ofiar. Krwawy Dzień Wszystkich Świętych jest początkiem wojny w Algierii. Było niedobrze. W Maroku na początku też było źle. Mohamed V został zesłany na Madagaskar. Na opuszczonym tronie posadzono marionetkę. W tym momencie w Algierii wybucha wojna domowa. W związku z tym Francja złagodziła politykę w stosunku do Maroka. Nie można walczyć na wszystkich frontach. W 1955 roku sytuacja się pogarsza. 12 kwietnia 1956 roku rząd Gimoleta gromadzi wojska w portach na południu Francji. W pierwszych latach konfliktu algierski front wyzwolenia narodowego stale rośnie w siłę. Groźbą i prośbą werbuje coraz więcej ludzi. Organizacja ta zapowiada strajk powszechny. Mnożą się zamachy. Dlatego 31 stycznia 1957 roku gubernator Lacoste powierza generałowi Massu, dowódcy 10. Dywizji Spadochronowej, pacyfikację stolicy. Rozpoczyna się bitwa o Algier. Wojsko wygrywa i przywraca spokój. Niepokój budzą jednak tortury i brutalne metody stosowane przez spadochroniarzy. Maja 1958 roku naczelny dowódca wojsk francuskich w Algierii, Raoul Salan, wysyła telegram do prezydenta René Cottiego, wyrażając swój sprzeciw wobec opuszczenia francuskiej kolonii. 13 maja w Algierze doszło do ogromnej manifestacji algierskich Francuzów. Ich żądanie było proste. Nie chcieli, żeby premierem Francji był Pierre Pflimlin, bo nie dość, że ma śmieszne nazwisko, to jeszcze opowiedział się za znalezieniem rozwiązania algierskiego problemu na drodze negocjacji. A to mogłoby oznaczać pójście na rękę zwolennikom niepodległości. Francuska społeczność, która od pokoleń mieszkała w Algierii, kochała ją i była do niej przywiązana, nie mogła tego znieść. Manifestacja wymknęła się spod kontroli. Tłum wdarł się do budynku rządu centralnego, inaczej mówiąc, do przedstawicielstwa Francji w Algierii. Wybuchło więc powstanie, z którym rząd Francji nie wiedział, co zrobić. Rząd w Paryżu wpada w panikę i udziela wszelkich pełnomocnictw będącemu na miejscu generałowi Salanowi. U algierskich Francuzów ta decyzja nie budzi zachwytu. Salan powierza więc dowództwo zwolennikowi francuskiej Algierii, popularnemu generałowi Massu.
Świętujemy znaczące wydarzenie, jakim jest wybór Komisji Zdrowia Publicznego w Algierii i na Saharze. Paryż wciąż nie podejmuje decyzji. Kryzys trwa. Naczelny dowódca w Algierii, generał Salan, wezwał generała de Gaulle'a do objęcia władzy. Powiedział: naszym zbawieniem jest de Gaulle. Wplątał go tym samym w bolesną i kłopotliwą sytuację. Do tej pory bowiem de Gaulle zachowywał się bardzo sprytnie, do niczego się nie mieszał. Nie wyrażał swojego zdania. Doskonale wiedział, że pewne osoby w Algierze robią wszystko, żeby zmusić go do przejęcia władzy. Krążyły nawet pogłoski, że wojskowi przeprowadzą pucz, dotrą do Paryża i przekażą ją de Gaulle'owi. W końcu de Gaulle musiał zabrać głos. Powiedział, że jeśli trzeba, jest gotów objąć władzę. Zapytany na konferencji prasowej, czy uniknie pokus władzy autorytarnej, de Gaulle odpowiada natychmiast: dlaczego w wieku 67 lat miałbym zaczynać karierę dyktatora? Dwudziestego maja 1958 roku Korsyka zrywa wszelkie kontakty z Paryżem. A w Algierii sytuacja jest coraz gorsza. Młodzi oficerowie namawiają Salana na interwencję zbrojną we Francji, czyli na wojskowy zamach stanu. Dwudziestego maja de Gaulle ogłasza: oczekuję od sił lądowych, morskich i powietrznych w Algierii, że będą przykładnie służyły pod rozkazami swoich dowódców. W 1958 roku Czwarta Republika była u kresu sił. Ówczesny prezydent René Coty przyznawał, że wśród polityków w Zgromadzeniu Narodowym nie może znaleźć takich, którzy mogliby utworzyć rząd i skutecznie rządzić w sytuacji wojny w Algierii, która całkowicie destabilizowała francuską politykę. Tego samego dnia z rządu Pflimlena odchodzi kilku ministrów, powodując jego upadek. Generał de Gaulle wydaje się ostatnią deską ratunku. 28 maja 1958 roku w Paryżu pod sztandarem Komitetu Akcji i Obrony Republikańskiej maszeruje 100 tysięcy osób przeciwnych przejęciu władzy przez generała de Gaulle'a. Wśród nich Pierre Mondès France, François Mitterrand i Jacques Delors. Przerażony wizją bezkrólewia i wojny domowej, prezydent René Coty postanawia oficjalnie poprosić generała de Gaulle'a o utworzenie rządu. Prezydent robi to 31 maja 1958 roku. De Gaulle konsultuje się z przewodniczącymi obu izb i z przywódcami największych partii, z wyjątkiem komunistów. Potem godzi się wziąć w ręce losy kraju. Pierwszego czerwca Zgromadzenie Narodowe powierzyło de Gaulle'owi tekę premiera. Zabawne, że był ostatnim premierem Czwartej Republiki, której nienawidził. Uważał ją za niewydolną. I to on był twórcą Piątej Republiki. Już 3 czerwca 1958 roku de Gaulle poddaje pod głosowanie ustawę o zmianie konstytucji i prosi rząd, żeby opracował nową. Za bardzo krytykujemy Czwartą Republikę, bo towarzyszyły jej kryzysy i ciągłe zmiany rządu, a zapominamy o jej wielkich dokonaniach. Pierwsze, odbudowa kraju, czyli powrót do poziomu produkcji sprzed rozpoczęcia wojny.
Stało się to w 3 lata, a nie w 6, jak po I wojnie światowej. Czyli odbudowa była szybsza i lepsza. Drugie. Czwarta Republika rozpoczęła proces spokojnej dekolonizacji, z wyjątkiem wojny w Algierii i problemów w Indochinach. Wszędzie indziej ustawa Gastona de Fera pozwoliła koloniom uzyskać daleko idącą autonomię, a potem niepodległość uznaną przez Piątą Republikę. To była wielka sprawa. W dodatku to Czwarta Republika rozpoczęła proces integracji europejskiej. Podpisała bowiem traktaty założycielskie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. De Gaulle natychmiast stara się zaprowadzić ład i zażegnać kryzys zarówno we Francji, jak i w Algierii, do której przybywa 4 czerwca. Pojawia się na udrapowanym barwami Francji balkonie siedziby władz w Algierze i wygłasza historyczne przemówienie. Warto zauważyć, że w żadnym miejscu nie mówi, iż Algieria ma pozostać francuskim departamentem. Gra na dwuznacznościach. Niczego nie obiecuje. Mówi tylko: zrozumiałem was. Był tam ze swoim zięciem, pułkownikiem de Boissier. Ten, podobno, żeby było jasne, zwrócił mu uwagę, że niczego nie obiecał. Unosząc ramiona w geście zwycięstwa, de Gaulle wysłuchuje burzliwych owacji. Tym przemówieniem de Gaulle marginalizuje uczestników puczu z 13 maja, Raoula Salana, Jacques'a Massy, Jacques'a Soustela i Leona Delbecqa. Chcąc ich ułagodzić, na przemówieniu w Mostaganem mówi: niech żyje francuska Algieria. Robi to tylko raz i z pewnym oporem. De Gaulle był patriotą, a może nawet nacjonalistą. Otrzymał w spadku Algierię i chciałby ją zachować. Ale ma większą ambicję. Chce, żeby Francja wyzwoliła się spod opieki Stanów Zjednoczonych i żeby znowu odgrywała ważną rolę w świecie. A nie będzie jej odgrywać, dopóki w Algierii będzie wojna. W maju 1961 roku rozpoczynają się negocjacje między przedstawicielami rządu francuskiego i tymczasowego rządu Algierii. Ich zwieńczeniem jest podpisany 18 marca 1962 roku układ z Evian i natychmiastowe zawieszenie broni. De Gaulle załatwił problem Algierii w sposób być może dyskusyjny, ale całkowicie legalny, przez referendum. W skrócie pytanie brzmi: czy zgadzasz się, aby zgodnie z układem z Evian mieszkańcy Algierii wypowiedzieli się w sprawie niepodległości tego kraju? 90% głosujących jest za. Zatem 1 lipca w Algierii odbywa się referendum. Pytanie brzmi: czy chcesz, żeby Algieria była niepodległym państwem współpracującym z Francją? 99% głosujących jest za. Czerwca 1958 roku w przemówieniu wygłoszonym w Bayeux de Gaulle krytykuje system partyjny Czwartej Republiki i podkreśla znaczenie prezydentury. Dla wielu przemówienie z Bayeux jest prawdziwym aktem założycielskim Piątej Republiki. Wszystkie zawarte w nim idee zostają przeanalizowane i rozwinięte podczas opracowywania przyszłej konstytucji. To zadanie de Gaulle powierza ministrowi sprawiedliwości Michelowi Debré.
Kiedy de Gaulle wygłaszał przemówienie w Bayeux, już miał z grubsza konstytucję w głowie. Niektóre idee były bardzo precyzyjne. Debré je podzielał. Dobrze się rozumieli. Debré stał się najważniejszym redaktorem konstytucji. Widywał się z generałem codziennie, dyskutowali nad różnymi tekstami. Konstytucja Piątej Republiki dzieli się na dwie części. Jedna dotyczy prezydenta Republiki i w niej widać wpływ de Gaulle'a. To on chciał, żeby przez wzgląd na historię prezydent miał autorytet, żeby mógł w razie jakiejś katastrofy przejąć cały ster rządów. To on chciał, żeby prezydent mógł się poddać pod osąd referendum. Mój ojciec tylko ubrał jego wizję w słowa. Pomysłami ojca były wszystkie kwestie dotyczące stosunku rządu do parlamentu, bo jako parlamentarzysta był bardzo przywiązany do tradycyjnej formy parlamentaryzmu, zwłaszcza brytyjskiego. Tak zwany racjonalny parlamentaryzm był jego dziełem. Mieli ugruntowane poglądy na temat wad IV Republiki i wiedzieli dobrze, co zrobić dla Francji. Wzmocnić autorytet państwa. Konstytucja została napisana w niespełna dwa miesiące, latem przez małą grupkę osób. Wśród tych osób są Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Louis Jacquinot, Félix Houphouët-Boigny, Antoine Pinay i Georges Pompidou. Michel Debré jest wierny ideom generała pragnącego sprawnego państwa o silnym ustroju prezydenckim i tak to zapisuje w konstytucji. Reorganizuje stosunki między prezydentem a parlamentem oraz racjonalizuje pracę parlamentu. 29 lipca 1958 roku projekt zostaje przedłożony Komitetowi Doradczemu do Spraw Konstytucji pod przewodnictwem Paula Renault, potem Radzie Stanu. 4 września 1958 Rada Ministrów akceptuje definitywną wersję konstytucji. Wybrany w wyborach pośrednich prezydent wybiera i mianuje premiera. Inaczej niż w klasycznych ustrojach parlamentarnych, w których premier jest wybierany przez zgromadzenie. Senat zostaje wybrany w wyborach bezpośrednich przez deputowanych oraz przedstawicieli władz terenowych. Prezydent może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe wybrane w bezpośrednich wyborach powszechnych. To pozwala wybrać stabilną większość parlamentarną. Partie niebędące prawicowymi ani lewicowymi mają ograniczony wpływ na życie polityczne kraju. Przyszłą konstytucję trzeba jeszcze poddać akceptacji społecznej poprzez referendum. Referendum to spytanie o coś społeczeństwa. Oczekujemy odpowiedzi tak lub nie. I władza wykonawcza musi wynik uszanować. Poprzednia konstytucja została zaakceptowana niewielką większością głosów. De Gaulle mawiał, że 1/3 Francuzów ją zignorowała, 1/3 odrzuciła, a 1/3 jakoś się z nią pogodziła. Tymczasem 28 września 1958 roku Francuzi w 80% popierają nową konstytucję, w dodatku przy frekwencji sięgającej 85%. W Algierii głosuje 83% uprawnionych, 97% mówi tak nowej konstytucji. Algierczycy mają bowiem nadzieję, że de Gaulle zakończy trapiący ich konflikt.
Tylko komuniści, socjaliści z francuskiego oddziału Międzynarodówki Robotniczej oraz lewicowe osobistości, takie jak François Mitterrand, nawołują do głosowania nie nowej konstytucji. Konstytucja zostaje zatwierdzona 4 października i opublikowana nazajutrz w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie w trybie natychmiastowym. Składa się z preambuły, przypomnienia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku i 94 artykułów pogrupowanych w 16 rozdziałach. Do nowych wyborów René Coty pozostaje pełniącym obowiązki prezydenta, a de Gaulle premierem. 13 listopada 1958 roku nowa golistowska partia UNR, Unia na Rzecz Nowej Republiki, wygrywa w wyborach legislacyjnych. Tymczasem komuniści tracą 30% swojego elektoratu. Wybory na prezydenta są dwuetapowe. Na początku V Republiki prezydent był wybierany przez grono notabli, przedstawicieli urzędów państwowych. Tak było w grudniu 1958 roku. De Gaulle został wybrany w taki właśnie sposób, przewagą 80% głosów tego grona. To nie za bardzo mu się podobało. 8 stycznia w Pałacu Elizejskim w obecności przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Jacques'a Chaban-Delmasa, przewodniczącego Senatu Gastona Monervilla, sekretarza generalnego Partii Socjalistycznej Gimoleta i przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, René Coty, ostatni prezydent IV Republiki, przekazuje władzę Charlesowi de Gaulle'owi, pierwszemu prezydentowi elektowi V Republiki. To początek V Republiki, która istnieje do dziś. Właśnie obchodziła 50-lecie. Mimo kilku poważnych kryzysów, jest przykładem bezprecedensowej stabilizacji i nowoczesności. Jestem wzruszony tą imponującą ceremonią. Postacie. Charles de Gaulle przychodzi na świat 22 listopada 1890 roku w Lille. W 1908 wstępuje do szkoły wojskowej Saint-Cyr. Zmobilizowany jako kapitan podczas I wojny światowej zostaje ranny i trafia do niewoli. W okresie międzywojennym kontynuuje karierę wojskową. W maju 1940 roku jest pułkownikiem i dowodzi 4. Dywizją Pancerną. 5 czerwca 1940 roku premier Paul Renault mianuje go wiceministrem wojny. Wiedząc, że kampania francuska jest już przegrana, de Gaulle leci do Londynu, żeby kontynuować walkę przeciwko niemieckiemu najeźdźcy. 18 czerwca 1940 wygłasza w BBC swój słynny apel i tworzy siły wolnych Francuzów. W czerwcu 1944 roku de Gaulle zostaje szefem tymczasowego rządu Republiki Francuskiej. Po wojnie 20 stycznia 1946 roku generał podaje się do dymisji. Pewnie myślał, że poproszą go o dalsze rządzenie. Oddał władzę dlatego, że liczył, iż jego nieobecność będzie nieznośna i bez niego sobie nie poradzą. Trochę się przeliczył, musiał zaczekać 12 lat. 16 czerwca 1946 roku wygłasza słynne przemówienie w Bayeux, w którym ostro krytykuje instytucje IV Republiki. W 1947 zakłada Zgromadzenie Narodu Francuskiego i wycofuje się z polityki. Lata 1953-58 nazywa przeprawą przez pustynię. Kryzys w Algierze w maju 1958 roku sprawia, że wraca do władzy. W sierpniu 1962 roku de Gaulle padł ofiarą zamachu. Francuzi z Algierii mieli mu za złe to, że ich zdradził, bo zgodził się na niepodległość Algierii.
Założyli OAS, organizację tajnej armii, której jednym z celów było zabicie de Gaulle'a. Zamach w Petit Clamart prawie się udał. Samochód był podziurawiony jak sito. Nie wiadomo, jak de Gaulle mógł to przeżyć. To zdarzenie go poruszyło. Powiedział: mógłbym zginąć, trzeba by wybrać mojego następcę. Mnie mogło wybrać wąskie grono notabli, bo byłem znaną postacią z niekwestionowanym autorytetem. Ale mój następca może go nie mieć. Potrzebowałby legitymizacji. A jedyną prawdziwą legitymizację daje wygrana w wyborach powszechnych. Bycie wybranym przez większość Francuzów. Miesiąc później, we wrześniu 1962 roku, zaproponował referendum w sprawie wprowadzenia powszechnego głosowania na prezydenta. Podczas pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich 19 grudnia 1965 roku de Gaulle zostaje wybrany na drugą kadencję. Otrzymuje 55% głosów, jego rywal François Mitterrand 45%. Wstrząśnięty zamieszkami maja 1968 roku generał wydaje się nie rozumieć aspiracji francuskiej młodzieży. To trudny moment dla de Gaulle'a. Chyba po raz pierwszy ogarnęło go zwątpienie, bo nie pojął od razu tego, co się działo. Dla niego studenckie protesty były rwetesem. Zresztą powiedział ministrom: no panowie, dość tego, przerwa skończona. W 1968 roku, po porażce referendum dotyczącego regionalizacji i reformy Senatu, postanawia podać się do dymisji. Umiera 9 listopada 1970 roku. Urodzony 15 stycznia 1912 roku w Paryżu Michel Debré kończy studia na Wydziale Nauk Politycznych i robi doktorat na Uniwersytecie Paryskim. Potem wstępuje do Szkoły Kawalerii w Saumur. Zmobilizowany w 1939 roku jako oficer kawalerii, dostaje się do niemieckiej niewoli, z której udaje mu się zbiec. Zostaje przyjęty do Rady Stanu. Do początku 1943 pracuje dla rządu Vichy. W lutym, po inwazji wolnej strefy, wstępuje do partyzantki. W 1945 roku de Gaulle zleca mu zreformowanie służby cywilnej, w ramach której tworzy Państwową Szkołę Administracji, słynną ENA. W 1957 roku domaga się obrony francuskiej Algierii i zabiega o powrót do władzy generała de Gaulle'a. Rok później kieruje redagowaniem nowej konstytucji. W latach 59-62 jest premierem. Choć pragnie, by Francja zachowała Algierię, redaguje i podpisuje w imieniu rządu układ Vevian, kończący wojnę i uznający niepodległość Algierii. W marcu 1963 roku zostaje deputowanym z wyspy Réunion. W latach 66-73 jest kolejno ministrem finansów, spraw zagranicznych i obrony narodowej. Umiera 2 sierpnia 1996 roku w Montlouis-sur-Loire. François Mitterrand przychodzi na świat 26 października 1916 roku w Jarnac. Studiuje prawo i literaturę. Zmobilizowany w 1939 roku trafia do niemieckiej niewoli. Spędza 18 miesięcy w stalagach. Ucieka do Francji. Pracuje dla rządu Vichy. Zostaje odznaczony za szczególne zasługi dla marszałka Pétaina. To odznaczenie będzie mu wypominane podczas całej późniejszej kariery politycznej. Potem wstępuje do ruchu oporu i działa pod pseudonimem Morlon. W 1946 zostaje deputowanym z departamentu Nièvre. Jego kariera polityczna rozwija się w niezwykłym tempie. W IV Republice pełni różne funkcje ministerialne. W 1958 roku sprzeciwia się dojściu do władzy generała de Gaulle'a.
W 1964 pisze Permanentny zamach stanu, pamflet na generała de Gaulle'a i jego konstytucję. Rok później jest kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich. Generał de Gaulle wygrywa z nim dopiero w drugiej turze. W 1971 roku Mitterrand przejmuje kontrolę nad partią socjalistyczną i tworzy Unię Lewicy. W 1974 po wyrównanej walce przegrywa wybory prezydenckie z Valérym Giscardem d'Estaing. Maja 1981 roku Mitterrand zostaje wybrany na prezydenta. Jest pierwszym lewicowym prezydentem Piątej Republiki. Siedem lat później z łatwością zapewnia sobie reelekcję. Umiera na raka w Paryżu 8 stycznia 1996 roku. Pierre Mendès France przychodzi na świat 11 stycznia 1908 roku w Paryżu. Zdaje maturę, mając 15 lat. Po studiach prawniczych i nauk politycznych jest najmłodszym adwokatem we Francji. Ma zaledwie 21 lat. Robi błyskawiczną karierę polityczną. W 1936 roku jest jedynym deputowanym socjalistą, który głosuje przeciwko udziałowi Francji w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. W 1939 zostaje zmobilizowany i trafia na Bliski Wschód. Więziony przez reżim Vichy, ucieka 21 czerwca 1941 roku i wstępuje do francuskich sił powietrznych w Londynie. Generał de Gaulle powierza mu reprezentowanie Francji na konferencji w Bretton Woods. Od 1944 jest ministrem gospodarki i finansów w rządzie tymczasowym. Nie zgadza się z generałem w sprawie powojennej polityki gospodarczej. 6 kwietnia 1945 roku podaje się do dymisji. Pierre Mendès France był republikaninem, demokratą. Szanował demokrację i de Gaulle'a. Po zamachach na generała wyraził mu absolutne poparcie. Mój dziadek i de Gaulle zawsze darzyli się szacunkiem, zwłaszcza z powodu przeżyć wojennych, kiedy to byli prawie towarzyszami broni. Dlatego nawet kiedy dziadek, który był przeciwnikiem Piątej Republiki, nie zgadzał się z de Gaulle'em, dalej darzył go szacunkiem, jako wielkiego generała de Gaulle'a, który kształtował historię Francji. Pierre Mendès France był wychowany w duchu republikańskim, w najczystszym sensie tego słowa. Rozpoczął karierę jeszcze za III Republiki. Dzielnie walczył podczas wojny. W IV Republice szybko stał się ważną postacią francuskiej lewicy. Po wojnie kontynuuje karierę polityczną. Jest stanowczym przeciwnikiem udziału Francji w wojnie indochińskiej. Na początku 1956 roku staje na czele partii radykalnej, którą szybko opuszcza, oskarżając o prawicowe odchylenia. Był świadomy słabości IV Republiki i niestabilności rządów. Dlatego popierał reformy zmierzające do tak zwanej racjonalności parlamentarnej. Ale nie chciał zmieniać ustroju na taki, w którym prezydent ma zbyt silną władzę. Dobrze znał historię Francji i obawiał się autorytaryzmu, bonapartyzmu. Inni, między innymi François Mitterrand, uważali, że takie obawy są anachroniczne. Podczas rozruchów w maju 1968 roku jawi się jako mąż opatrznościowy na wypadek kryzysu. Pod koniec 1968, startując z listy partii socjalistycznej, przegrywa w wyborach legislacyjnych. Potem wycofuje się z życia politycznego. Umiera 18 października 1982 roku, tuż po zwycięstwie lewicy. Skutki.
Artykuł 16 mówi o tym, że w wyjątkowych wypadkach, w razie kryzysu zagrażającego suwerenności kraju i funkcjonowaniu jego instytucji, prezydent może przejąć całkowitą władzę. De Gaulle jest przekonany o słuszności takiego zapisu. W razie potrzeby prezydent musi mieć możliwość swobodnego działania. Istnieje jednak obawa, że ten artykuł może zostać wykorzystany przez kogoś o dyktatorskich skłonnościach. Władza wykonawcza posiada narzędzia ułatwiające jej prace legislacyjne. Artykuł 49 przewiduje, że tworząc ustawy, rząd nie musi ich przedkładać obu izbom. Wystarczy, że ponosi za nie odpowiedzialność. Jeśli deputowani odrzucą tekst proponowanej ustawy, może zostać zgłoszone wotum nieufności. Jeśli rząd ma ważny projekt ustawy, mówi parlamentarzystom, skoro macie obiekcje, uzależnię swój los od tego tekstu. Jeśli zgłosicie wotum nieufności, żeby spowodować mój upadek, podyskutujemy nad wotum nieufności. Jeśli nie złożycie wotum nieufności, tekst zostanie przyjęty bez dyskusji. Jeśli wotum nieufności zostaje przyjęte, rząd musi się podać do dymisji. Według artykułu 11 prezydent republiki może zażądać referendum w każdej kwestii dotyczącej funkcjonowania władz państwowych. Wszystkie reformy Piątej Republiki zostały poparte w referendum przez Francuzów świadomych słabości władzy w latach 1945-58. Jednakże twórcy konstytucji podkreślają wyjątkowy charakter referendum, którego nie należy wykorzystywać w sprawach o drugorzędnym znaczeniu. Artykuł 12 daje prezydentowi prawo rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, co w razie kryzysu umożliwia szybką zmianę jego składu. Artykuł 21, wprowadzony z inicjatywy Michela Debré, wyklucza możliwość łączenia mandatu parlamentarzysty z funkcją w rządzie. To ważny artykuł dotyczący racjonalności parlamentarnej. Będąc deputowanym, nie możecie tworzyć prawa i wykonywać je. Jeśli jesteście deputowanym, nie możecie być ministrem. Artykuł 56 pozwala prezydentowi mianować 3 z 9 członków i przewodniczącego Rady Konstytucyjnej. Rada Konstytucyjna nie jest trzecią izbą, nie ustanawia prawa. Jest po to, by ostrzec legislatora, że pisana przez niego ustawa jest niekonstytucyjna, że nie szanuje swobód obywatelskich zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku. Jednym słowem, w Radzie Konstytucyjnej mamy gumkę, ale nie mamy ołówka. Nie wyręczamy deputowanych i senatorów w pisaniu ustaw. Wymazujemy to, co się nam wydaje niezgodne z konstytucją i zasadami z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Wybór powszechny prezydenta został przegłosowany 6 listopada 1962 roku, po tym jak miesiąc wcześniej został zaakceptowany w referendum. Wskoczyliśmy na wyższy poziom demokracji. Kiedy generał de Gaulle przygotował projekt ustawy o wyborze prezydenta, mój dziadek ostro go krytykował. Mondes France nie popierał wyboru głowy państwa w wyborach powszechnych. To był nasz pierwszy wielki spór, bo ja byłem za.
Ale teraz, kiedy rządzą media, dokonując wyboru, nie kierujemy się kompetencjami i przygotowaniem. A przecież to są odpowiedzialne stanowiska. Interesuje nas charyzma, elokwencja, cechy bardziej przydatne w teatrze niż na arenie politycznej. Dlatego zaczynam myśleć, że Pierre Mendès France miał rację. Debatowaliśmy nad tym w 1958 roku. Odrzuciliśmy pomysł powszechnych wyborów prezydenckich z tego powodu, że posiadaczami francuskiego obywatelstwa byli też mieszkańcy licznych krajów Afryki i Madagaskaru. W IV Republice wybór prezydenta był przedmiotem targów, negocjacji i kompromisów, co sprawiało, że potem prezydent miał ograniczoną władzę. René Coty został wybrany po 13 głosowaniach. W przeszłości odsunięto Gilles Laferry i Clemenceau, bo mieli zbyt silne osobowości. Parlamentarzyści woleli wybierać postaci mniejszego formatu. Pierwsze skutki nowej konstytucji pojawiają się w listopadzie 1958 roku podczas wyborów legislacyjnych. Partie prawicowe, goliści i niezależni zdobywają 330 miejsc i wygodną 60-procentową większość w Zgromadzeniu Narodowym, co pozwala im rządzić prawie niezależnie. Wynik jest katastrofalny dla lewicy, która zdobywa tylko 143 z 552 miejsc. Skrajna prawica znika ze Zgromadzenia Narodowego. Niezależni i deputowani z Algierii zdobywają 79 miejsc, wzmacniając golistowską większość. Nowe zgromadzenie jest więc doskonałym narzędziem, dzięki któremu de Gaulle może rządzić bez większych przeszkód. Wybory te są początkiem schyłku francuskiej partii komunistycznej. W ciągu 200 lat Francja miała 5 republik. Piąta, najżywotniejsza, adaptuje się do okoliczności. Krajem może rządzić prezydent o innej wrażliwości politycznej niż premier. Tak było w przypadku kolejnych koabitacji w latach od 1986 do 1988 roku, od 1993 do 1995 i od 1997 do 2002. Nie wiem, czy to było zaplanowane. Koabitacja była rozpatrywana pod względem prawnym, ale nie była przewidziana w konstytucji. Nie przewidywano jej tym bardziej, że długo nie była konieczna. Lewica doszła do władzy dopiero w latach 80., a na koabitację trzeba jeszcze było trochę poczekać. Mówiono, że ta konstytucja długo nie potrwa, a ma już 50 lat. Dlaczego? Bo jej twórcy wnikliwie przeanalizowali przyczyny dysfunkcji III i IV Republiki. Przemyśleli, w jaki sposób przywrócić państwu autorytet. Ponadto chcieli, żeby rząd miał czas na działanie. Na tym polega siła konstytucji Piątej Republiki. Streszczenie. Piąta Republika. Czwarta Republika powstaje 13 października 1946 roku, zaraz po II wojnie światowej. Nowa konstytucja zostaje przyjęta w referendum niewielką przewagą głosów. Lata 40. i 50. są niespokojne. W Algierii zaczyna się wojna. Algierski Front Wyzwolenia Narodowego jest coraz silniejszy.
W maju 1958 roku w Algierze wybucha powstanie. Francuski rząd jest całkowicie bezsilny. Zwolennicy francuskiej Algierii kierują apele do generała de Gaulle'a. 15 maja 1958 roku de Gaulle ogłasza, że jest gotów objąć władzę. 1 czerwca prezydent René Coty powierza de Gaulle'owi tekę premiera. Dwa dni później poddaje pod głosowanie ustawę umożliwiającą zmianę konstytucji. Za akt założycielski Piątej Republiki uznaje się przemówienie de Gaulle'a wygłoszone w Bayeux 16 czerwca 1946 roku. Większość idei zawartych w tym przemówieniu zostaje uwzględniona w nowej konstytucji. Szefem zespołu, który ją redaguje, jest Michel Debré. 28 września 1958 roku Francuzi w referendum w 80% popierają nową konstytucję. Ostateczny tekst Konstytucji Piątej Republiki zostaje ogłoszony 4 października. Zaczyna obowiązywać w trybie natychmiastowym. Ósmego stycznia 1959 roku ostatni prezydent Czwartej Republiki René Coty przekazuje władzę de Gaulle'owi, pierwszemu prezydentowi elektowi Piątej Republiki. W nowej konstytucji znajdują się nowatorskie zapisy o referendum, o prawie prezydenta do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Artykuł 16 upoważnia go do objęcia pełni władzy na wypadek poważnego kryzysu. Łączenie funkcji w rządzie z mandatem parlamentarnym jest zakazane. Ustawa zasadnicza przewiduje nawet możliwość koabitacji premiera i prezydenta o odmiennych poglądach politycznych. Tak było w 86, 93 i 97 roku. We Francji narodziny Piątej Republiki są jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych XX wieku. Ustawa zasadnicza Piątej Republiki jest nowoczesna, elastyczna i oryginalna. Obowiązuje do dziś. Piąta Republika obchodziła niedawno swoje 50-lecie. Jej ojcowie założyciele, Charles de Gaulle i Michel Debré, zapisali się złotymi literami w historii Francji. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Daniel Wegner. Czytał Paweł Straszewski. Ich bin ein Militär. That pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything. I have a dream.